Cześć wszystkim, z tej strony Drakej. Powracamy do Life is Strange u mnie na kanale i właśnie włamujemy się do pokoju Nathana Prescotta. To będzie... Poważnie włamiemy... Akurat on zamyka ze wszystkich osób drzwi, tak? Ze wszystkich osób, kurwa, w tej szkole akurat on zamyka drzwi, no ja nie wierzę. Teraz będzie, kurwa, edukacyjnie. Projektor. Bo po co telewizor? Wiadomo. Now I need to find Nathan's phone. That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. O, proszę. Prawie, że słodkie. Od Joyce. Tak, okej, podziękowała nam za to, że stanęliśmy w obronie Davida. That monochrome camera is brand new and costs about 6 grand. Szukamy telefonu. Próbujemy połączyć kropeczki na mapie. Victoria had the photo bling, but once again, the Prescott's rule. Dobra, co my tu mamy? That must be the lamp Chloe broke when Nathan dropped. Ale tak, racja, bo Nathan i Chloe również mieli przygodę. Może nie będziemy włączać muzyki. That is so Chloe. A, no tak, od tego się zaczęło. Oczywiście. Czekajcie, co mamy w naszej rozpisce fotek? Gniazdo, które pewnie już przegapiłem gdzieś. Ślady. Czyli raczej nie wygląda, żeby było coś tutaj. Książka. I don't think one book can guide the Prescotts. Okej. Okay. Jak walczyć z napadami gniewu? Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Definitywnie. W to akurat nie można wątpić. I don't think this prescription has helped Nathan. Tak, uspokajające. Komputer. Instrukcja? O, broni, proszę bardzo. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Podarunek od kogoś, co? Nathan likes his tortured subjects way too much. These films all have a dark pattern. Stuff. Nathan took this from Kate's altar. Okay. What is Zwinął krzyż i słoneczniki z ołtarzyka dla Kate? That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Komputer. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Wow, to ubranko. Czyli muszę zająć się najwidoczniej komputerem. A, jeszcze to. I really hope they were all consenting models. Czy to jest to, co my... Nieważne. Dobra. Dajmy czas przeryć. O, coś tu jeszcze jest. Nathan Prescott. Hello. All American teen. Butts. O, butts and boobs. Come on. Najbardziej oklepana nazwa. Butts and boobs. O tak. Come on, Max. You're in the belly of the beast. Dobra, Jezu, już ruszamy. Nathan is way into this party. Ta impreza. Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Okay. Znaczy wideo z Sean Prescott might be Nathan's real problem. Okej, tatuś i synek Too kłócą bad Nathan się. Isn't more like his sister. She sounds awesome. Siostra Nathana, miła osoba. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. A, powiem, to szkodzi, co? No dobra, okej, okay, i teraz... Co tu się kurwa tak jasno zrobiło? Aha, dobra, ekran się wyjaśnił. O, co to? What the Lady? Hell are all those marks on the floor? Bez światła bym tego nie zauważył, nie ma opcji. Pewnie było skryptowane tak, żeby włączyło się zaraz po... Let's find out what you're hiding. Po tyknięciu komputera. Wow, gościu! Oh yes, little phone. You are mine now. No ta, lepiej to odsunąć. Dobra.
Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan. Chyba nic więcej tam nie znajdziemy. Czas spadać? Tak, czas spadać. Liczyłem, że będzie stał w drzwiach wkurwiony czy coś takiego. To było bardzo w stylu tej gry. Dobra. Czytiwo, czytiwo, czytiwo. O, to. Damn, Max, you're nie gadajmy back. O tym tutaj. Wyjdźmy wpierw. So, what did you find? Nie tutaj. Nie tutaj. Jesteście kurwa głupie. Czemu? Stoicie w drzwiach dormitorium. Ja pierdolę po prostu. No, póki co on was trzyma za kurwa, nie wiem co. O, bo... Kto by się... What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me ho. O. Max, I got this. O, Warren. Get the fuck out of my face. Spizga gnoja. Dobrze. Cios z bańki. Trochę obosieczny miecz, ale okej, podziałało. O, ty kurwo. Lej gnoja. Dobrze. Należy mu się. Należy się. Lej. Like Max? Like Kate? Like me? Huh? Feel this, motherfucker? Dobrze. No i co? Fajnie, co? Fajnie jest. Dobrze. Widzisz? Umiesz prosić. Suka. Hey, come on. Stop. Naucz się kurwa śmiać z innych, pizdzielcu. Who's the bitch now? Chloe. Dokładnie. Boom! Drop the mic. Frajer. Damn, Warren went full. Czekaj, jeszcze zrobię mu fotkę. Nie, nasram na niego. But scary. Naprawdę nie mogę zrobić mu fotki? Przydałoby się kurwa. Wstawić na jakąś jego pedalską stronę czy coś takiego. Frajer. Warren, mój człowiek. That was intense. Warren, thank you so much. For what? For beating the shit out of Nathan Prescott? Dude, you rule. I don't know. I kind of went crazy there. Od czasu do czasu trzeba. Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. So maybe you better... Czemu go spławiacie? On jest spoko. Come on. No offense. Zrobił więcej w waszej sprawie niż wy zrobiliście od czterech epizodów. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And ten gościu rządzi. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beat down to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Okay, czyli teraz do Franka. Ogólnie rozumiem, że Nathan jest podejrzany, ale jakby co ma z tym wspólnego Frank? To jest jakby... Znaczy, no dobra, okej, okay, ma wspólnego, no bo Rachel, oczywiście, tak, chodził z Rachel, więc pewnie ma coś z tym wspólnego, logiczne, nie wiem, czemu zadam kurwa to pytanie. Nowa lokacja, w końcu. God. I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them.
Well, that asshole is gonna help us find Rachel. Or what? You'll actually shoot him? Co? Do not count on my rewind. Seriously. A, oczywiście, tak. Gra musiała zignorować fakt, że nie daliśmy wtedy Chloe broni i już ma za bratą Nathana. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Gra naprawdę za bardzo naciska na fakt, że Rachel żyje. So let's play this cool, okay? Mam wrażenie, że za niedługo dowiemy się prawdy, która jest bardzo oczywista. No dicking around. Let's roll. Okej, czy zyskam kontrolę, czy będzie totalnie... Czy będzie cutscenka i tyle. Okej, mamy kontrolę. Nowa lokacja, czas się rozejrzeć. Nope, I don't want to go there. Dobra, czyli no cóż, to tyle kwestią mojego rozglądania najwidoczniej. The forest seemed quiet. No sign of life. Or deer. Ogólnie dziś mamy walnąć fotkę śladów na piasku, więc obstałem, że jako, że mamy lokację z piaskiem, to może jest ona gdzieś tutaj. O, jest nasze... To jest fajne, że to się przenosi. I don't think Frank listened to my cleaning advice. It's not funny anyway. Co to? There might not be any Pan Estates by Saturday. This is where my nightmare started. Oczywiście. Cholerna, cholerna latarnia. I may not know quantum speak, but there has to be an explanation. No worries, sign. Czekajcie, czy mam też fotkę... Jezu Chryste. Wielorybów? To tak, mamy też fotkę wielorybów. Czyli obstałem, że ślady i właśnie... Co tu mamy? Oh, poor little beach ball. Jedna. Okej, okay, dobra. No, wieloryb. Leży. O, proszę. Boom. To trochę creepy, ale niech będzie. Widywaliśmy gorsze rzeczy w tej grze. Jak ujęcie wyszło? No cóż, zgodnie z oczekiwaniami. A no tak, to ta sama plaża. Racja. Good thing there are no actual cops around to bust us. How can all of this not be connected to a major storm? Chyba niestety z moich śladów na piasku nic nie wyjdzie. Znając po tym, że Max nie... O, nie, z tego butelki szlak, myślałem. Behold, Frank's beer garden. Śmieci. Take the trash out sometime, dude. A, teoretycznie wyniósł poza swój dom. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Can't see inside with this shit blocking the view. Zawsze coś do powiedzenia. Oh, fresh meat. So Pompidou must be okay. Good doggy. Wiecie, straszne rzeczy się dzieją, a ja muszę być dobrze dla pieska. Okej, okay, czyli nie mamy totalnie żadnej trasy do zrobienia. Dobra. Chloe. Błagam, chociaż raz czegoś dziwnego nie spierdol. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? Daj mu kasę, Chloe. Bądźmy grzeczni. Potem ją ukradliśmy.
Oh, I thank you. That wasn't so hard now, was it? And let's not do any more business again. I słusznie. Now, if you excuse me. Frank? Could we ask you a couple quick questions? You have some serious lady balls. No. No, myślałem, że jest milszy. Jesus, okay, okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. Wyjątkowo. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm there? Już sobie wzięliśmy, to już nieistotne. Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Yeah, yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh, yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. I am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I try not to. And I never would have pulled. Teoretycznie pociągnąłem, ale wykasowałem tą wersję, tak więc no. Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please. Okay. We're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? No, psy są spoko. Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. Ten gościu lubi, jak się za niego miłem. Po prostu. Tak więc. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompadour. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now. Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now, especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Hmm. Dobra. Zapytajmy, okej, okay, czy znasz Rachel? Frank, you knew Rachel almost better no, than anybody. Stwierdzenie, znasz Rachel. And you know more than us. Together we could find her. Do you have anything to lose? When Rachel vanished, I pretty much lost everything. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change. Jakim cudem nawet handlarz narkotyków w tej grze jest kurwa sympatyczniejszą postacią niż Chloe? Jakim cudem? We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. No, widzicie? Yeah, I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Wow. Widzicie? Oddał z własnej woli. Thank you. Każdy w tej grze jest lepiej napisany postacią od Chloe, typowo. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. Każdy uczy się i rozwija bardziej niż Chloe w tej grze. Wow, to był fajny dialog. That was cool. Frank gave up the code to help us. Rachel must have seen something good in him. No, definitywnie coś tam w nim dobrego jest.
Dobra, spadajmy stąd. Chyba nic więcej tutaj nie ogarniemy, niestety. Oj, randomowy samochód. Nie wiem, jak tam stoi. Nikogo tutaj nie ma więcej poza Frankiem. Dziwne. Dobra, spadamy. Czyli znowu opuściłem dwa zdjęcia w tym epizodzie. W sensie jeszcze jest parę do zrobienia, więc wszystko się może zdarzyć, ale no. Dobra, teraz co mamy? Całą tablicę. Mamy już też czerwone przypinki, to co mówiłem na początku, w sensie pineski, to co mówiłem na początku. Teraz trzeba tylko rozciągnąć sznureczki między nimi. I będzie Chloe, piękna klisza. Are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. No nie? Widzisz? Mogłabyś się tego nauczyć. Dobra, czy mam tutaj coś do roboty? I better focus on this board and start tying these clues together. Frank? O, skąd wszyscy mam kurwa mój numer telefonu? Ha. Huh. O, proszę. Czyli jesteśmy, nie wiem, w jego ofercie w tym momencie. W sensie, jeśli chcemy poimprezować, to mamy go odwiedzić. Dobrze wiemy, jak o imprezowanie chodzi, prawda? Sorry, we got Frank on our side without using you. Tak. Mamy wszystkie poszlaki. Zapuśćmy muzę. Bright Eyes, Sparkle Horse. Nie wiem, cokolwiek. Sparkle Horse. Nie umiem kurwa czytać. Muzyczka gra. We've printed everything we need. Chloe's on a roll to find more clues about Rachel now that we're so close. Hey Max, see if you can put together all those. A, okay. W sensie ja nic więcej nie osiągnę. Call if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Strasznie cicho ta muzyka. Dobra, czas się temu przyjrzeć. A więc mamy Frank. Zbierz informacje na temat postaci i połącz właściwie wskazówki. Każda sekcja ma odpowiednią ilość wskazówek. Okej, okay. Czyli potrzebujemy dealów z zeszłego tygodnia. To? Frank's account book. But the client names are encrypted. Okej, czy musimy mieć klucz, żeby rozszyfrować zapiski Franka? Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Okej, przyjrzyjmy się wszystkiemu. Maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. So weird how close they were. Frank couldn't keep Rachel. Okay. Or protect her. No nie wyszło im niestety. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Rot must stand for Rottweiler. O, proszę. That does fit Nathan. Rotten. Czyli to są ksywki. Czyli to musimy połączyć, select, z tym. Dobra, okej. Okay. Czyli mamy rozszyfrowane ksywki. Super, teraz jeszcze więcej wskazówek. Tell us everything. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Dobra. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits into this. Więc Nathan to Rottweiler, tak? W sensie on nadaje swoim klientom ksywki od psów, żeby chyba nikt nie wpadł, aby go dorwali. Czyli Rot. Szukamy Rota. Boxer, Bulldog, Greyhound, Rot, jest, mamy. Kupił coś. Ja, czy to jakoś ustawia? Everybody in Arcadia Bay must be high. Wszyscy korzystają, co? Tutaj nie ma. Nie ma tutaj, tak mi się wydaje, Nathana. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Ponownie brak Nathana. Szukamy drugiego nazwiska. O, i znowu. Boom. I boom. A, i jeszcze jedno, tak? O Jezu. Two deals with Nathan on the same day? O, i proszę, mam ostatnią. Party supplies, no doubt. I boom. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals.
Okej, okay, mamy daty wszystkich dealów Nathana, czyli to rozgryza info od Franka. I teraz mamy Davida i Nathana we własnej osobie. Dobra, lecimy od góry. Teraz David. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Dobra, co jest tak istotne? To? David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Dobra, to dotyczy tylko Rachel. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Okej, okay, czyli to... ta tablica rejestracyjna samochodu Nathana. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Prawdopodobnie to będzie nasz ślad. I hope in this case that David has good tracking skills. Tutaj są same numery niestety, to nam kurwa nie pomaga. Fotka Rachel, Kate. Photos of Kate. Info na temat Kate. Maybe he was trying to help Kate in his own. Tak, właśnie tak podejrzewałem. To my. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. At least David was finally going after the right suspect. You need to get rid of these damn cameras, David. Akurat w tym miejscu się przydadzą. A nie, albo to nasza szkoła. Ale dobra. To i koordynaty? I... to? No. This is not working. Czekajcie, czekajcie. Czego my tutaj szukamy? Czego my tutaj szukamy? Nie, nie to. Nie, to dotyczy Rachel. To nas nie interesuje. Czy ja po prostu wybrać wszystkie rzeczy związane z Nathanem? W sensie jego zdjęcie, jego auto i... co to jest? Przypomnijcie mi? To Frank. Rachel Amber, to nas nie interesuje. Te, kurde, te koordynaty jakby... nic mi to do cholery jasnej nie mówi. Tak? And that's o, all proszę. Please let me find some clues about Nathan in here. No, w sensie tak, musiałem po prostu zebrać wszystkie rzeczy związane z Nathanem, tak czy strach, bez żadnego połączenia. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Dobra. No, wydaje mi się, że generalnie Nathan śmigał tym właśnie... Of course Nathan drives an SUV. Proszę, czerwony pick-up z lewym tylnym światłem zbitym. Interesting. Ten nie ma zbitego. Nie, ten nie ma zbitego światła. Ten ma zbite światło. Who does this car? Tak, więc to. I to. I teraz szukam odpowiednich koordynatów. Okay, let's find out whose car this is. O mój Boże. Why the hell are you following these people? And to where? Ale jakby przecież na, tutaj nie ma spisanego, co to jest? That's definitely Chloe's car. Yep. A ja przecież tutaj on ma, co on ma na rejestracji? SXFTNDR. Yep, another car David was tracking. A dobra, kurwa, na górze, Jezu, jestem kurwa ślepy. To ten. Dobra, zaznaczamy. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Jestem ślepy, nie widziałem wielkiego kurwa podpisu na górze. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here no, a jeszcze dół został, nie? To jeszcze nie wszystko. Więc nie pośpieszaj mnie, gro. Myślę trochę. I... wskazówki na temat samego Nathana. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Jest okej, co tutaj mamy? Oh, there has got to be some good shit in his phone. Good shit, powiada, I just tak. Need the code to unlock it. Dobra, potrzebujemy kodu. Couldn't hurt to give this pin code a whack. Więc mamy pin. 111, bardzo oryginalnie. Holy shit. Nathan is seriously. Tak, Nathan ma problemy.
But those numbers might be useful. Dobra, obstawiam, że to będzie... To, to... Definitywnie telefon i jeszcze czegoś nam brakuje. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Okej, czyli dostali tutaj powiadomienie, że ich syn, w sensie Nathan, przeszkadza w zajęciach. There's a lot of numbers in here. No nic, trzeba wklepywać wszystkie i mieć nadzieję, że telefon nie wyjebie się po tylu pudłach. A, teraz ja będę musiał wybrać, co chcę wklepać, tak? No, podróż w czasie może być przydatna. Co się kurwa dzieje? Nathan. Ten gość nawet kurwa pisać nie umie. Start hacking. Dobra. A więc... Pierw... And sim code. 111. Brzmi za prosto, ale to Nathan. Prosty człowiek. Ups. Bad code. No cóż. Szukamy czterocyfrowy ogólnie. Tutaj nic więcej czterocyfrowego nie ma. Tu jest jeden podkreślony. 9535. 9535. Yeah, I knew it wouldn't be. Jakby to. O. No dobra, tutaj nie wygląda nic więcej. Czy tutaj coś się dzieje? No tutaj są numery telefonu, kurde, no nie wiem, nie wygląda mi to na... Raczej gościu nie użyłby swojego numeru telefonu jako hasła PIN do cholery, nie? Phone. Nie widzę żadnego konkretnego powtarzającego się numeru. Nie wiem, raczej jest gościem, który zapisałby to na kawałku kartki. Dobra, 0058, kolejne. 0058. You locked it, dumbass. Świetnie, kurwa. 4436. Wow! Kurwa, enter. Chuj. Bum. Problem rozwiązany. 4436. 4436. You locked it, dumbass. Jakby to kurwa. 541. No. 54. Co tam było? Czekajcie. 5431, mój Boże. 5, 4, 3, 1. You locked it, dumbass. Poważnie, szlak by to. Nienawidzę tego typu wpisywania rzeczy na pałę. To jest głupie. 9988, ostatnia próba z tej karteczki, potem kurwa zacznie być zabawnie. To było 9988, prawda? Bo to się skupia na komentowaniu, że. No, 9988, aż zapomniałem. 9988. You locked it, dumbass. Może bardzo oryginalnie data urodzenia, w sensie skoro 29 sierpnia to jest 8.08.29. Spróbujmy tak. No, 08.29. Jej! Okej, okay, dobra. Okej, okay, czy on sprowadził policję na Franka? This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Drug dealer drama. God, Nathan. Ten gościu jest najgorszy. So it was you.
Now I can officially call you a psycho stalker. O, proszę, to ta wiadomość z początku, pamiętacie? Is this from Nathan's father? That's brutal. No, super. Tatuś nie do końca lubi swojego syneczka. I dobrze, należy się skurwielowi. Dobra. Boom, investigate. Take a breath, Max. Chyba wy. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Dobra. Po kolei. Przejrzyjmy wiadomości. No shit, what do you need? You pay right places. Nie, tutaj nic definitywnie nie mamy. Obstawiam, że musimy wybrać każde z jednej grupki, co? Ta, każde z jednej grupki. Deselect. Hej, nitwit. Nic ciekawego. Hej, need to score ASAP. I have a car, no time. Charge me double. Have a car on you, give me address. I call give you exact duration. Ok. To brzmi interesująco. What's up? Need G. Cool. Beat you some. Ok, to jest definitywnie wiadomość do Franka. Dobra, czyli to, na pewno to. Teraz łączymy to z czym? So, this infamous party was the fourth. A czekajcie, bo tutaj jakby data jest istotna. Czwarty. Czy ja mogę połączyć to po prostu z tym? A nie, to jest tylko podpowiedź, tak? Czyli że ruszamy w czwartego. Potrzebujemy informacji z czwartego. Siódmy. Czwarty. Boom. Czy jest... Czekajcie. Szlak, kurwa, wyszedłem. And stack. Select. Ile mamy rzeczy z czwartego? Czwarty. Siódmy. Siódmy. Siódmy dalej. Czwarty ponownie. Tutaj wziął spore zapasy, więc to chyba będzie to. Czekajcie. $250, a tutaj mamy $400. Na $900, dobra, okej. Okay. 10.04, 5.40 rano. 10, 11 przed południem, dobra, definitywnie to. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Nie, to nie ta data. That beach is like Frank's main office. 7/2/7. I know Nathan wasn't looking for the 1/1/5 to nie. Szukam czwartego. Stocking up on gas. Why? Okej. Czwarty, ale godzina się nie zgadza. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So he could be hiding clues there too. Nie wiem. Not much out there. To wygląda jak kryjówka Nathana. Tak, just saying. Oh, that has to be the Prescott estate. Tutaj nie ma w ogóle czwartego wypisanego, czy nie Bugo o tej porze. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Dobra, obstawiam, że to typowa kryjówka gwałciciela. Fail. Abort. Wrong clues. O Jezusie, to będzie ciężkie do rozstrzygnięcia. Znaczy dobra, okej, okay, jakby weźmiemy to, bo wszystko się obraca wokół czwartego i weźmiemy to chyba, to jakby też był czwarty wspomniany, prawda? Proszę, mamy. Czyli nam chodziło o mniejszy deal. This is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. There's some shitty old No bar. Właśnie. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. Stara szopa. Hold on. Prescottowie? Tak właśnie myślałem. Prescott. I'm shocked. Aaron to ten wujek, o jeśli nie mylę, nie? Call the police? Fuck that. Natrafiliśmy na to imię. Like Nathan's private security, right? Ruszamy same, tak? To dobrze się skończy, zginiemy jak nic. We can't trust anybody except each other.
so we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Kamera zzoomowała się na tym laptopie, który miał odpaloną mapę z naszą lokacją. Obstawiam, że David do nas dołączy, czy tego chcemy, czy nie. W sensie będzie nas śledził po prostu. Dobra. I czemu mam wrażenie, że to właśnie w tej szopie znajduje się tytułowy w tym odcinku, w tym epizodzie Dark Room, czyli ciemnia. Holy shit, this is scary. I know. But we're here. Let's go find the best way in. Świetnie, kurwa. Zabiją nas jak nic. Wiecie, ta gra uderza w tak depresyjne klimaty, że naprawdę... Jeśli gra skończyłaby się na tym, że zarówno Chloe, jak i Max, albo jedna z nich tylko by zginęła, a druga zostałaby przerażona, czy coś takiego, to w ogóle mnie to kurwa nie zdziwiło. Ta gra nie ma pozytywnego wydźwięku. Definitywnie. Okej. Wygląda... O! I knew it. Warren? Proszę. Najważniejsze, że on się dobrze bawi. O! Here we go! Myślałem, że głównym skupieniem będzie wiatrak, a nie ptak, ale okej, ptak też jest spoko. Dobra. Idziemy rozejrzeć się za wejściem. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Powiadasz. Wszystko jest podejrzane. Niczemu nie ufam. Wiewiórka. Watch us. Now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Podejrzane. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Co tam? Chloe is so damn fearless. No, fearless, to... No. Where does that okay, come from? Niech będzie. Użyłbym innego słowa w tym wypadku. Ale tak brzmi ładniej, na pewno. Hello, nasze wejście. Open sesame. Chloe, I found the front door. Come on. To nie jest front door. Chyba back door, oh, co najwyżej. Yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. Prescott's bring bomb shelter boom to town. My scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Okej, mamy starą skrzynię z jakimiś pradawnymi dokumentami na temat Prescottów. Tak, czas na tradycyjne poszukiwanie. Yes, old Prescott clippings. Znaczy, mogę wyjść. But that can't be the only thing here. Fotki. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. W tej grze wszyscy są. Wszystkich kręcą samojebki. Traktor.
This tractor has paid its dues. Okay, mamy dalej nasze ślady. There's no reason for anybody to drive out here. But there must be. Skrzynka. I guess the Prescotts were just born bastards. Zaczynaj młodo, co? Rodzinna tradycja i w ogóle. Fotka? Wow, sir. Talk about home on the range. Stary zardzewiały przycisk. Jak nic popchnie fabułę do przodu. Co? Hello? Znalazłem... Nie wiem, nie mam pojęcia, co kurwa znalazłem, coś znalazłem. Just rotting wood. No more secrets, Sean Prescott. If a zombie shows up, I have plus 10 do zabijania wiedźminów. So many haystacks, so few needles. So many haystacks. A myślałem, że może coś zrobisz, Max, a nie coś skomentujesz. Co to kurwa? A to jest jakieś mleko. Nothing here. Tutaj coś jeszcze jest ukryte. Ground. No. To dłuższa animacja. Mamy to, czego chcemy. Czegokolwiek chcemy zresztą. What is this? It's totally brand new. Why? Dobra, otwieramy dziadostwo. W sensie no, pewnie kłódka stoi na drodze. You can't open this with your bare hands. Chloe, jak tam twoje bicepsy? Przydaje się wreszcie na coś w tej grze. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need anything. Ah, the good old days. A, wszystko tanie. Help. Ring. Ring. Hook. Możemy to chyba podważyć. Dobra, jeszcze ten przycisk ciekawi, bo skoro tu jest klapa, to pewnie to otwiera klapę. Albo i nie, nieważne. Dobra, inaczej więc. Platforma. Nie wiem po co. The rope leads up to that platform. Must climb. Dobra, co zrobi to? The hook is attached pretty tight to the rope. I could use it to open the hatch. A, dobra, spoko. Boom. Czas na drugie parkera. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Awesome. Mam wrażenie, że to przerasta te dwie postacie, to co się tutaj dzieje. Okejka. Widzimy. Dobra. Please be careful up there, Max. Okej, dobra, wybaczcie przerwę. Lecimy dalej. Witaj, Sowo! Ale zajebista! A, idź spać dalej. To zajebiste. Że zostały kostki i deska i kraty? Good evening, Doctor Who. Doctor Who! Sorry. He, he, he. A, ona jest obudzona. Tell me if you need any help. Nie! Szlak! Nie, 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 goddammit! O, dobra, sowa śpi. Nie chciałem budzić tego ptaka. Dobra, okej, okay. I teraz tą linę podłączmy do tego starego
silnika. Bo Max raczej sama tego nie pociągnie. Uwaga tam na dole. Max Giver strikes again. Otwarte? I guess so. Zeskakiwać łatwiej niż skakiwać, co? Dobra. Kudeczka poszła. Bang. I zobaczmy, co siedzi w środku. No i proszę, czy to tytułowa ciemnia? Jackpot. To jest ten moment, kiedy należy wezwać policję. A nie wchodzić tam samemu. Kto zbudował ten kind of place? A Prescott, of course. W sensie, jakby wiecie, to już. To i to, co powiem tam na dole, znajdziemy, to już będą wystarczająco obciążające dowody, żeby nawet Prescottowie nie mogli się z tego wytaraskać. A przynajmniej nie w najbliższym czasie. No szlak, i oczywiście, że mamy. First a padlock, then a digicode? Someone really doesn't want visitors. This is too heavy to break, so I'll need a code. Spoko, mam coś lepszego. A więc najbardziej wytarte cyferki to 4, 5 i 2. 4, 5, 2. Wrong code. 5, 4, 2. Boom, proszę. Oh, yes! I thought that only worked in the movies. No cóż, nikt się tutaj nikogo nie spodziewał, tak więc nie wymieniali klawiatury. Zostawi ją wytartą. Open sesame. A więc do leża gwałciciela. Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. Czy my jesteśmy w innej grze? More survivalist supplies. Okay. Look at these cans. David must shop at the same store. Water supplies. It's like in David's garage bunker. Tylko że tutaj ktoś ma więcej budżetu. Co się dzieje? Whoa. This says it all about Nathan. He needs help. Co się dzieje? Okej, okay, czyli dosłownie Nathan jest psychiczny i to nie dlatego, nie tylko dlatego, że jesteśmy wredni. Dosłownie. Taśma. To tape in a bunker is always a bad sign. Czemu mam wrażenie, że za maksimum 5 minut skończymy obwiązani tą taśmą, niemożliwy do ruchu? Co? Hello. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Jest i studio. That son of a bitch. Co się dzieje? Wow. To. Ha. Spora cena. Talk about tortured. Notka? What is going on between Nathan and his father? Czy to jest na pewno notka od jego ojca? W sensie, jakby... Ojciec Nathana wydaje się totalnie, nie wiem, mieć w dupie to, co robi jego syn, tak więc... Przynajmniej teraz, w tym momencie, jak był młodszy, było chyba lepiej z tego, co widzieliśmy po zdjęciach, ale... W sensie nie było podpisane. Let's see what's in here. Super! Oh my god. No. Taśma. Oczywiście. I Kate.
Wow. To jest ten moment, żeby właśnie wezwać policję. To jest ten moment. I proszę, necessary. Wszystkie ofiary, co? Kelly, Rachel, Kate. Nie znam Kelly, ale Rachel i Kate jak najbardziej. Come on, let's see what this shit is all about. We are. Okay. O. Binder marked Victoria, but Victoria it's empty. Look, the next one says Kate. Czy Victoria będzie kolejną ofiarą? No, Kate. O, rany. No, God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Ale... party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Nie wygląda na to. Right? Chloe, look at her face. Ale Nate nie zrobiłby tego Victorii, bo on się z nim dogaduje. Są kumplami. Paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to. O mój Boże. Now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please. Let's go. Jedno z tych zdjęć było wykonane na złomowisku. Oh my God. Rachel. I Victoria będzie kolejna. Zajebą go. All these files. Ah, the Apocalypse Entertainment System. W sensie... Nathan nie lubił Kate i chyba Rachel, tak mi się wydaje. O Jezu Chryste. To wygląda przerażająco. Ten jest okej, okay, jestem w stanie to... Może się zrozumieć, ale wiecie, widzę tutaj sens. Ale nie widzę tutaj sensu, że miał atakować Victorię, z którą się dogaduje. Ktoś zostawił generalnie telefon na ładowarce. Może by wypadało go sprawdzić. Ktoś ma obsesję. I've never seen so much pricey equipment before. So who's using this fancy tripod? Czy to jest ta... Nie, nieważne. W sensie, aby w szkole stało coś podobnego, ale to w sumie szkoła fotograficzna, więc nie wiem, czemu kuźwa miałbyś to samo. This must be the crap that Nathan gets from Frank. Needles. Gross. Okej, okay, dobra. I to obawiam się wszystko. I przed nami jeszcze chyba jedno zdjęcie. Albo dwa. Ale raczej tego nigdzie tutaj nie widzę. Przynajmniej póki co nie. Creepy plan zdjęciowy. To jest co? A, dobra, to jest to samo. A, papier... Co się tutaj dzieje? Okej. Okay. Zajebiście. Przerażająco. O Jezu, jazda na cmentarz źle się skończy. Fu, na cmentarz, na złomowisko źle się skończy. Na 100 kurwa procent. Wydaje mi się, że to powinien być koniec tego epizodu, ale... Ale przecież zapowiedź tego epizodu była na jakiejś dziwnej imprezie. A nie byliśmy jeszcze na imprezie. To jest to! Będziesz mi pomóc, Max? To tutaj wzięto tą fotkę, tak? Stop! Look. Co to jest? Please, no. It smell. Rachel. Zawinięta w worek. No, Rachel, no, please not her.
No i to, czego się spodziewaliśmy. Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? I czy to koniec? Czas by się zgadzał. Chociaż mówię, na zapowiedzi była impreza. O Jezu, ta sarenka, to Rachel? Czyli to... To nie... Albo... No, to może być ostatni shot. Nie, to definitywnie nie ostatni shot. Czyli jeszcze idziemy na imprezkę. Dobra, w takim razie chyba tutaj urwiemy generalnie odcinek. Jak coś... Chociaż... Nie, dobra, chcę to utrzymać w formacie... W formacie 3 odcinków na epizod. Rachel wanted us to find her, so we could get real justice and revenge. The Prescotts have generalnie i teraz zrobimy to jest totalny debilizm. Znowu Chloe odpierdala swoje pierdoły generalnie, ponieważ mamy trupa i mamy powiązanie. I'm with you to the end, Chloe. You know that. Żadna ilość kasy nie uratuje Prescottów w tym momencie. O ile to faktycznie oni, bo zaczynam mieć powoli wątpliwości. I can't tell if they're different. What is that? Jesus, Chloe, look at wow. The sky. Beautiful. I don't give a shit. The world is powinno cię to obchodzić. Mamy kurwa dwa księżyce. Something major is to jest... That's right. Jakim cudem ludzie są na tej imprezie? Właśnie dzieje się coś kurwa niemożliwego. Welcome to the end of the world, ladies. Oh, Warren. Nie spodziewałem się tutaj ciebie. You look really good, Warren. Are you all right after today? I really flipped out on Nathan. I just hate bullies. And Max, he's dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? Well, if you consider half a beer drinking... Chyba coś ci dodali, kolego. Let's go, Max. Hey, hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something. O tak, teraz nagle Chloe nie ma czasu się opierdalać. Wcześniej jak jej to mówiliśmy, to tylko jej opierdalanie było w głowie. I know, I'm pain in the booty. Just one picture. Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra violence. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey, we still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Powiadasz. Not to me, Warren. Text soon. Okej. Okay. Z jakiegoś powodu w ogóle nie wiem, Warren imprezuje poza imprezą. To jest what the fuck z tym gościem. No fajnie, że udało się tak wbić. My się wpisaliśmy na listę, ale jakby Chloe dziwne, że tutaj weszła. A wszędzie dopiero wchodzimy, tak? Jeszcze nie jest pewne, czy wejdziemy.
Okay, Chloe, where the hell are you? Kurwa, teleportowała się, oczywiście. I hate touching all these clothes. Stella. Yo. Hi, Stella. Hey, Max. Welcome to the end of the world. Do you want me to check in? Ej, wyglądałyście może na zewnątrz, w sensie, aby tam są dwa księżyce i to jest zajebiste. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. Why does Nathan creep you out? He should. I just want your reasons. He's a bully for one thing, and he hit Warren for another. But have you ever looked at his eyes? Glazed and raging. Me no. Ogólnie jakby na moje Nathanowi brakuje troszeczkę klepek, żeby ogarnąć cały ten bunkier, sprzęt, plan i tak dalej. Screw that. I'm here for the job. Coś niezwykłego. Do you notice anything unusual about the Vortex Club tonight? Yeah, I noticed they don't give a shit about Kate Marsh. I'm glad for the job, but I think Principal Wells should have canceled the party. Definitely. Guess I'm not cool enough. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out your way in the end. Oby. Oh, thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. W sensie jak zwykle, bo ta gra nie ma mimiki. No, I'm actually not okay. I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Okay. Good luck. Niech Stella zauważy Nathana, to przedzwoni do nas. Naprawdę możemy tak tutaj wejść? Tu nie ma listy ani nic? Yeah. Burika, fuck yeah. Definitywnie dziwne miejsce, żeby być. O, Alicja, ciekawe, czy zaraz tu ją zaatakuje. Wow. Wow. Cofaj się, panienko, już. Jak tylko widzę tą laskę, od razu mówię, zostanie zaatakowana. I'm so glad I could warn you about all those sneak attacks. You kinda are a superhero. You always choose to help me. It reminds me of the only poem I can quote by Robert Frost. I could use one moment of poetry right now. Okay, but this is like poet karaoke, so don't cringe. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. That was beautiful, Alyssa. It was exactly what I needed to hear. Thanks for not cringing, and thanks for watching my back. Blackwell would be so much cooler if we all did that for everybody else. Yes, then. But you're a great start, Max. Yes, I'm back. Tak, mam jeszcze milion tematów do gadania z tobą. I was ready to duck. Didn't think you'd come back. W sensie nigdzie nie poszedłem, ale chuj. Look at this. I'm at my first and only Vortex Club party. I know. This week was so shitty that I just wanted to be around a bunch of people trying to have a good time. Even if I hate most of them. I think Rachel Amber would agree. I didn't know her, but I hope she's safe and sound. No nie jest. Teraz już wiemy. Nie jest. Yeah. I'll talk to you later, Alyssa. Max, you look kind of tense. Maybe you should go crash. You had a tough week too with Kate, plus having to save my ass all the time.
I'm surprised to see anybody here considering that Kate just killed herself in front of everybody. I know. I only came because Warren was coming and I needed something else to vent about. This party is such a tribute to Kate's spirit. Kate deserves revenge. We have to make sure this doesn't happen to anybody else at Blackwell. I can tell you know some serious shit by your face. You don't have to tell me now, but please let me know if I can help, like you helped me. Alyssa, I have to find Nathan. Have you seen him? I really don't know, but surely in the VIP section, like it's a New York club. Thanks, Alyssa. Watch out for yourself. Why, when I have Max Caulfield at my side? Good luck. Czekaj, czy to zmierza jeszcze jakoś dalej. W sensie ten żart. Oh my. Bigfoot on otter action. Co kto lubi? Kim ty kurwa jesteś? School days. Luke. A to Luke. I almost didn't see Luke? A ten emo gościu z początku. I was looking for Nathan. I've avoided almost everybody here tonight. Why are you looking for Nathan? Czemu ludzie przychodzą na imprezy, skoro w sumie nie wiem, chcą wszystkich unikać? I want to make sure he's not gonna do anything tonight. Like what happened to Kate. Oh wait, I did see Nathan today. Nursing a busted face. I had dreams that somebody finally kicked his ass. O tak, było zajebiście. Sometimes dreams come true. Warren gave him an epic beatdown. Yes, give it up for brother Warren. Now all we have to do is drive all these goddamn Prescott vampires out of town. Gościu się, kurwa, gościu poleciał, what the fuck? I think Sean Prescott wants to drive all of us out of town. Or into Pan Estates. I met him once at a Bigfoots game. Mean fucking bastard. Oh man, he explains Nathan. Breach it, brother Luke. Okay, I have to get going. Thanks for seeing me. No, thank you. For helping Kate. And for keeping it real. Peace out. Dobra, spoko, fajnie. Drogi panienko. Courtney. There's Courtney drinking alone. Without Taylor or Victoria. Oh, czyli Dream Team się rozpadł? I wonder why. Energy drinks, soda, energy drinks. I know somebody has the booze. Oczywiście, że tak. Brook. Czy naprawdę od ciebie też będziemy kurwa słuchać? I taka laska, która siedzi cały czas na telefonie, bawi się dronem i ciśnie kurwa jakąś gierkę, przychodzi na taką imprezę. No come on. Is she mad Warren asked me out? Hello, Brooke. Max. I didn't expect to see you at a Vortex no, Club party. No, vice versa. I didn't expect that either, but I really need to find Nathan. Have you? No, I haven't seen him. And I'm not looking for him, so I most likely won't tonight. I just hate that scrub. And his club. Ale jesteś tutaj. So, why are you here tonight? No homework? Boredom? Naprawdę? Mogę patrzeć w ścianę, jeszcze być na tej imprezie. You're the one going out with him. Brooke, enough. I'm sorry. Za co przepraszasz, kobieto? But you don't need to give me an attitude. I'd like to think I'm your friend. I know. I get salty when things don't go my way. I'm selfish while you go on a roof to help save your friend. You're not selfish, Brooke. No, trochę jest. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise and kind of invincible this week. To moje nowe moce. Snow and eclipse gave you superpowers. Check to see if you can fly. Only with your drone. By the way, did you see that crazy double moon out there earlier? Max, if I saw a double moon out there, I would assume it was really przez okno. Polecam. Well, the night is still young. Polecam, naprawdę. And so are we, Max. So let's plan a drone date next week. O, super. Jesteśmy pogodzone czy coś. Witaj tańcząca dziewczyno. Dobra. Co możemy tu jeszcze osiągnąć? Wow, komuś nie chciało się animować tych ludzi w wodzie, naprawdę.
Dobra, rozejrzyjmy się, co się tutaj jeszcze nieciekawego dzieje. Alyssa derpi przy wodzie, dalej kusząc los. Sekcja VIP. Kibelek, trochę się boję, ale zajrzyjmy. Wow. A, okej, okay, muszę... O. Tak jest. I'm not in the mood, but still, this could be an interesting shot. Ogarniam, to zabawne. Lubię jak to, że ludzie piją w kiblu. Gdzie metrówka? O, dziękuję, w końcu, kurwa. Dobra, czyli został tylko księżyc, no i to, co opuściłem, to już chuj. Witaj, Justin. Czemu rozmawiasz z pękniętym lustrem? To trochę żałosne Justin's i smutne. Just a little buzz. Yo, Maximum Overdrive. About time you got here to to stare nawiązanie. Rave. Wanna get ripped? You look pretty ripped already, Justin. And not happy. Why did you even come tonight? Where else could I go in Arcadia Bay on a Thursday night? Besides, Dana is here. She's not with me. So yes, this party idź do domu, sucks. Stary. Masz już dość. You're obviously not cool with Trevor dating Dana. I tried to front like I was. When I saw them together, came over to cry like a little bitch. No, it's more like somebody who's in pain. I'm sorry, Justin. But you're a cool, considerate guy, and you're gonna find somebody just as cool. Minus the drama. Wiadomo. Max, I know I'm twisted, but your face looks wszyscy so mówią, że, fucking intense. Że twarz Max wygląda dziko. You okay? How about a quick dab? Teraz właśnie tego potrzebujemy. No, I'm cool, Justin. And I have to get going. Maybe you should go chill somewhere else. Jak najdalej tego miejsca. Fucking A, Maximus. You're right. I'm only torturing myself here. Plus, I'm too loaded. It's time to get my board and grind. Nie o tej porze, nie w tym stanie, kolego. No, seriously, I'm out of here. Oh, and everything isn't so fuzzy. Ten gościu nie żyje. I'd like to tear every one of these things down. Popatrzmy, jak goście sikają. Okej, okay, to już. Hello, can you please hurl and flush already? Słucham. Gross. How did this even get here? Good night, sweet prince. Maybe you're not the only one who has to get sick. Max is feminazi. Awesome. You don't wrap it up, we're coming in, sister. Somebody's either having sex or throwing up. Or both. Ugh, Max. No cóż, tak to jest, jak jest tylko jedna kabina w całej łazience. Chloe must be around. No, zdążyła to namazać, co? The tide is turning. Dobra, fajnie. O. Apparently, Blackwell has a severe toilet paper fetish. A kto nie ma? Jest, jak błysnęło. Glow sticks. What would a shitty party be without glow sticks? Bouncer guy. Lubię gościa. Trust me, dude. You're not missing anything. Why isn't Courtney guarding the list for the VIP section? Yes, you do suck. A no tak, przecież ten. Jesteśmy na liście, nie? Bo przecież się wpisaliśmy wam epizod czy dwa temu. I'm so not impressed by this VIP crap. Excuse me, but I'm going in. Sorry, but this is the VIP section. Members only. Okay. Sorry, but I'm on the list. Okay. I know that Max Caulfield is not on any list for the Vortex Club. Nice try. Listen. No, you listen. Courtney is supposed to be the VIP gatekeeper, not me. So please go. I need to find a way to enter this bullshit club. Czekajcie, gdzie jest Courtney? Która to jest kurwa Courtney w ogóle? Courtney ma pije przy barze, nie? To jest Courtney. Jo. Hey, Courtney. How are you?
What is Max Caulfield doing at a Vortex Club party? Też zadaję sobie to pytanie. It must be the end of the world. Get it? But seriously, like, what do you want? I didn't want to be alone tonight after this week, so I'm even on the guest list. But Zul the gatekeeper won't let me pass. You got on the list? That's very unlikely, but let's check it out. Follow me. No, ona nas prowadzi. Sarah, our friend Max here, claims she's on the list. Just for shits and giggles, let's see. Wow, to no rozmazanie. Way. Yes way, that's my name right there. Oh my god, do you think I'm that dumb, Max? That's not even my handwriting and I'm in charge of the list. Victoria is right, you are so fucking weird. Whoa. Well, this is the closest you will ever get to a Vortex Club party again. Promise. Yes, you can leave now, Max. The party's over. Ah, no tak, przecież ona nas jakby zapytała, ona nam chyba raz na korytarzu w szkole powiedziała, że jesteśmy w porządku i że jak chcemy, to to może nas wpisać na listę. A ja odmówiłem, bo nie miałem pojęcia, że faktycznie trafimy na tę imprezę koniec końców. Tak więc jej odmówiłem, a potem sam się wpisałem na listę. Czyli jeśli to ona by mnie wtedy wpisała, to byłoby chyba okej. Okay. Dobra, zapewne mogę przejść z drugą stroną basenu. Ciekawe jak kurwa Chloe to wszystko ogarnęła. Dobra, to mi przeszkadza. I to jest takie głupie, wiecie, normalna osoba obeszłaby to kurwa jakoś, nie wiem, zostawiła skrzynki, przeszła, cokolwiek, ale nie, jesteśmy bohaterką przygodówki, więc przez to, nie wiem, nasze wymiary wyglądają jak, nie wiem, jak prostokąt generalnie, w sensie, mimo faktu, że jesteśmy szczupłą dziewczyną, to jesteśmy, nie wiem, rozmiaru tej skrzynki równie dobrze, bo jesteśmy prostokątem, ten kurwa, tędy nie przejdziemy. Musimy odpierdalać jakiś dziwny szajs. Właśnie zabiliśmy kilkanaście osób. Okay, okay, whoa, whoa, who stopped the music, okay? DJ, what the fuck? To ujęcie jest warte więcej niż tysiąc słów. O nie, to ziomal! Sorry. Cofamy czas i jesteśmy po drugiej stronie. A uderzenie nigdy się nie wydarzyło. No i proszę, sekcja VIP. Na chuj tutaj przyszliśmy w ogóle? A no tak, szukamy Nathana. Czy to ktoś... Hello. Miło mi was widzieć. Nathan is the Vortex Club. So his ass has to be here tonight. Fuck your selfie. Oh, that makes me want to pull a carry on the Vortex Club. Chuj. Jak już tu jesteśmy, posiedźmy, mamy czas, nie śpieszy nam się. Może Chloe znajdzie Nathana pierwszego zabije. Kate dead. Rachel dead. Enter the Vortex Club. Look at these entitled assholes. They don't give a shit about anybody. If that tornado came right now, I would just sit here and watch for a while. But I have to make sure Chloe doesn't go on her own. Dla tej pani impreza się już skończyła. I hate feeling this way. Dark and angry. Czasami trzeba. To całe przemyślenia? Dobra. Fajnie się siedziało. Nikt mi drinka nie podał. Lecimy dalej. Zachary i Juliet. So Juliet hooked up with Zachary again? She better be careful so he doesn't pull any revenge porn or something. Cokolwiek. Trevor. I love that Trevor doesn't care how goofy he dances in the VIP section. Okay, now that's hot. I'm glad Dana ended up with Trevor. Yay, Max! I can't believe you showed up. Why didn't you tell me? We could have dressed up together. No, ja na przykład nie jestem ubrany w ogóle, jak widzisz. I was in a hurry. Dana, have you seen Nathan around? Hell no, I've been dancing with Trevor. Come on and dance with us. Look at Trevor trying to bust a move. You guys look really happy together. I think we are. He's so different than Logan. We actually talk about life.
A, no tak, przecież ona była z tym dupkiem od sportu, a jeśli nie mylę, nie? Na samym początku. I still feel sorry for him. He needs help, but not from his family. What do you know about his dad, Sean Prescott? Rich and rich and a dickhead, according to Nathan. The Prescotts can't buy a happy family or a happy club. Sounds like you're ready for a change. I don't need any club to be cool. A jednak jesteś tutaj, w sekcji dla VIP-ów. Plus, I like hanging with Trevor and his skater friends. No drama. Więc czemu jesteś tutaj? To jest dobre pytanie. Lepiej, żebyś była tutaj z Trevorem niż, nie wiem, sama. I know Victoria is next on Nathan's hit list. Should I warn her? To jest... to nie pasuje. A, to jest Victoria. Czy chcemy sprawdzić ją... ostrzec? To jest, kurwa, dobre pytanie. Taylor, powiem, czy jest Taylor. Taylor really shows her Vortex Club spirit. Oh my god, Max, seriously, what are you Włamałem się, dosłownie. Taylor, have you seen Nathan yet? If I did, it's none of your business. This is a VIP area, so you should get back to the bleachers. Eat shit. Eat shit, Taylor. Enjoy the end of the world. Okay, like, maybe I will. Co to? O, Bongos! Give me a break. Victoria and her mean girls were here. Or is everybody here all... She's wasted and nobody is looking out for her. Nikt się nie uczy. Nobody Nigdy. Surprise, Hayden is trashed. He would dose his own drink first before anybody else's. Yo, man. Oh, hey, Max. Oh. Po oczach tego gościa widać wszystko. O Jezusie. Poproszę? No. I want to find Nathan. Me too. He's supposed to be bringing some special party. Źrenice tego gościa. At the party you actually planned a party at the party. Not this week. So has anybody here seen Nathan? I guess you have to go ask everybody here, or you can sit down and take a picture. Hayden. Does Sean Prescott pay for the Vortex Club parties? What doesn't he pay for? The Prescott's shit money. How else could we afford DJ Doomsday? DJ Doomsday, fuck yeah. Najlepsza ksywka dla DJ-a ever. I'm in this world to have fun. Try it sometime, Max. I finally get you and Dana to come out to a Vortex Club party, but you just want to lecture me? Gee, thanks, Mr. Madsen. A dziwne, że jego tutaj nie ma. Listen, Hayden. Just watch out for Nathan. I think that's your job, Max. Come back when you're ready to have fun. Never. Dobra. No i myślę, że musimy chyba uderzyć do... That oxygen kit might come in handy if somebody pinches. Barman. So the Vortex VIPs get real alcohol at their underage bar. Chips and crackers. Spare no expense, Vortex Club. Dobra, Victoria, to będzie kurwa bolesne. Logan, can I talk to you for a second? Okay, sure. Max, all right. I'll talk after you shake that booty for me. Max nie ma tyłka. Sorry. Have you seen Nathan? I can't even get Victoria or Taylor to twerk. And you wanna hang with Nathan? Why? Business. You should talk to his dad then. Bro has got more money than God, and he spends it on the Vortex Club, not the Gościu losers ma więcej over there niż in the cheap Bóg. Seats. Logan, this is a swimming pool. In other words, you haven't Moje ulubione, kurwa, zdanie tygodnia. Ask Victoria. She always knows where he is. Why don't you ever wanna see me, Max? You're so cute, and we never really talk. No, to słodkie czy coś. Talk about what?
The next Bigfoot's game. We could go out to the field. I could show you some moves. Moves. Yeah. Touchdown. Logan, don't make me hurt. Damn. That was way more exciting. Mój Boże. Catch you later, man. Ludzie z tej szkoły są pojebani. Victoria, to będzie kurwa bolesne, ale zagadajmy z nią. Yo. Sorry, Max. Vortex Club. Za późno, już tu jestem. Sorry, I'm on the guest list. I'm taking you up. O, to niemiłe. Go fuck yourself, Victoria. I don't have time for this bullshit. Real cute, Max. You still pissed about me taking your picture? Do you even have a clue what's going on at Blackwell? Kate Marsh killed herself in front of you and me, everybody here. That's not my fault, Max. Tak, totalnie. Don't you even try to blame me. Oh, I will. You didn't help Kate at that party. You knew she was totally wasted. Then you sent the video to everybody just to twist the knife. Wow, are you kidding me? I didn't make her drink that wine. Nobody pushed her tongue into everybody's mouth. I watched no, mam wrażenie, że właśnie mogło tak być. Then shame on you. And you know Kate was dosed, no matter how much you deny it. That's why she ended up on that roof. And you made sure to take one last video of her, right? I deleted that video from my phone, Max. I didn't know what to do, okay? Sorry. Progress. Oh, I bet that comforts Kate's family. I don't even know how you sleep at night. I'm not perfect, okay? I'm a teenager at an art school. I'm only here to become a photographer and get famous. No, zajebiście ci kuźwa idzie. Is that what you were trying to tell Mr. Jefferson last night? You saw me talking to him? Saw. And heard. We were just talking about how excited he is for the Everyday Heroes contest. That doesn't mean I'm going to win or anything. I hope you win fair. We'll see. And Max, I know you don't like me either, so it's not like we have to be friends or anything. Maybe, but who says we have to be enemies? Whoever makes that decision. That would be us, Victoria. Well, Max Caulfield, I could always choose to let you in the Vortex Club. I don't think that's gonna happen. But not for the reasons you think. Oh, you look so serious. I teraz definitywnie nieważne, jaką suką jest Victoria. To akurat teraz mieliśmy całkiem inteligentny, rywalizacyjny dialog, że tak to ujmę. Ale czy ona nas, kurwa, posłucha? Czy my chcemy robić panikę? Kurwa, nie wiem. Wiecie, mnie... No i teraz, to jest to, co mówiłem generalnie w pierwszym epizodzie. Jeśli wchodzilibyśmy w tyłek Wiktorii przez calutki czas, wiecie, po tym jak oblaliśmy ją farmą, byśmy ją przeprosili... Potem bylibyśmy mieli przy chyba tam kolejnej pogawędce, nie rozwalilibyśmy jej pokoju i tak dalej, w sensie, wiecie, przełożenie tych zdjęć tego fuckera na początku. To myślę, że w tym momencie ona by nam uwierzyła, ale wydaje mi się, że nie uwierzy nam, jeśli ją ostrzeżemy. Co najwyżej spowoduje panikę i odwali coś głupiego. Lepiej nie. Never mind. It was good talking to you, Victoria. As usual. Eat a dick, Max. Oh. You're just jealous of me because I actually do the things you can't. I put my photographs out there while you hide behind your lame retro selfie. At least tell me where Nathan is. Why do you want to know? Principal Wells wanted to see us Monday. It's no big deal. Then why ask me? I haven't even seen him tonight. Adios. Au revoir. Okej, no nie wyszło. Myślałem, że będzie mi... O, znalazła się jej pani zagubiona. Jakim cudem, kurwa, dostała się tak daleko, tak szybko? I czemu ciebie nikt stąd nie wyrzucił? I have warned Victoria about Nathan. I mean, she might be evil, but... Dobra, wiecie co? Zapomniemy, że mamy, kurwa, cofanie czasu na przykład. O Jezu, to trochę, kurwa, zajmie. Zobaczymy, jak zareaguje. Jeśli zareaguje dobrze, to spoko. Jeśli zareaguje źle... Dalej. Okej, wróciliśmy tutaj.
can't talk. Nie z tobą, stary. Źle piknąłem. Dobra, fum. Cute. Do you even take that? Dobra. Tak, tutaj chcę począć ten dialog tak samo. Definitywnie. To jest moja odpowiedź. To chcę jej powiedzieć. Is that a saw? We were just I will. Jezu, został kurwa nie wiem, ślepny od tego generalnie. Od tego efektu przyspieszania czasu. Dobra, ostrzeżmy ją. Victoria, enough of this high school bullshit. We're adults now. So listen to me. Your life is in serious danger. I know you're close to Nathan, but he is truly. Znaczy, na moje coś daje, kurwa, nie zgadza, że on by ją zaatakował, ale no. Party so we could take her someplace. Dark. Oh my god. And I'm the drama queen? Touché. But I am not fucking around here. Sorry, but no. No way. Nathan is like one of my best friends. Yes, he takes serious meds, but that's not his fault. His family treats him like a total freak just because he has little meltdowns. They're not little anymore. They're deadly. I don't care if you hate me or not, but you have to believe me. I don't believe anything. No właśnie, czyli gówno to dało i tylko w sumie narobiliśmy chaosu. Now will you listen? No, I won't. You're just pissed because you didn't enter a photo in the contest and that Mr. Jefferson is going to pick me. A real artist would have busted ass to win, but you just want to take your little retro selfies. That is so fucking lame and lazy, Max. Just go find a community college. Victoria, please don't do this. Especially after what happened with Kate. Can't you see I'm serious? That's your problem, Max. This is a party, and it's the end of the world, so I am going to get so wasted, even you won't bother me anymore. I'll let Nathan know if he finally shows up. Adios. No, więc dlatego właśnie nie chciałem tego mówić. Dobra, teraz przyjdzie Chloe, więc jeba się generalnie to. Dobra, więc resetujemy ponownie. Okay, I tried. She's not gonna believe me over her fortune. Tak, więc dlatego uważam, że to właśnie było bez sensu, bo i tak nam nie uwierzy. I tak, prawdopodobnie mógłbym zmienić nastawienie do mnie, jeśli powiedziałbym, że nie winię jej za to i że chcę być przyjaciółkami i w ogóle. Prawdopodobnie wtedy bym nie posłuchała, ale sorry, będę mówił to, co myślę. I jeśli po wysłuchaniu tego, co ja myślę, ona dalej nie zmieni zdania, no to mam troszeczkę wyjebane. W sensie jakby, no... Jebać to. Tak. Blame. Generalnie wiecie, jakby, oczywiście, Nathan potencjalnie, bo pewien nie jestem, stoi za naćpaniem Kate i za wszystkimi okropnymi rzeczami, które przeżyła, ale generalnie prawdopodobnie sprawa potoczyłaby się lepiej w momencie, kiedy Victoria nie napierdalałaby z niej cały czas jakichś dziwnych rzeczy, nie rzucałaby w nią kartkami z napisem dziwka Boga i tak dalej, to by troszeczkę polepszyło sytuację. Dobra, okej. Okay. Fuck that bitch. Yo. There you are. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him tonight. He's definitely not upstairs. I pan Jefferson. Maybe he's hiding. Co pan tu robi? A no tak, pan miał ogłosić ten teoretyczny wynik. Oh. Hey, Mr. Jefferson. Are you both okay? You look like you're on a mission. Oh, Jak się pan bawi? Looking for Nathan. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He seemed pretty upset. I think he's still quite upset. Będzie, kurwa, kurewsko długi. Podzielimy to na 4 odcinki, żebym wiedział, że będzie aż tak długo. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. Ciekawe, co wygra. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost on. Get the hell out of here, Max. Oh,
Okay, everybody calm down. Thank you. I appreciate it. Look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes Contest. Nie mam pojęcia, czemu Max to interesuje, skoro nawet nie wystawiła swojego zdjęcia. Ktoś krzyknął, you are so hot. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. No, to jest doskonale ujęte słowa. Te całe gówno zebrane na tej imprezie, nie wiem, zażygujące ściany w kiblu i tak dalej. Tak, to jest właśnie reprezentacja tej szkoły. Oh my, what a shocker. Victoria Chase. Oh my god! Kto by się spodziewał? O Jezu! Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to the memory of Kate Marsh. Hipokrytyczna pizda. She was the real everyday hero of Blackwell. Thank you. You suck, Victoria. Aktualnie trochę mam ochotę, żeby faktycznie Nathaniem dojebał. I can't believe she blackmailed Jefferson. W sensie nie, żeby miała jakąś konkurencję czy coś, nie? Who fucking cares? Rachel is still dead, and I want Nathan's punk ass now. Me too. Let's go check out the dormitories. Naprawdę, czy Chloe ma zamiar zabić go, kurwa, na miejscu? Nie wiem, zostawić ciało i w ogóle? To głupie nawet jak na nią. Oh Christ, Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Okej. Okay. Super. Nikogo to nie przejmuje, prawda? To jest, kurwa, normalne, tak? Okej, okay, spoko. The Rachel jest, kurwa, ważniejsza. O, zniknęło. Czemu to zniknęło? Stop stomping around, Chloe. Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. I kurwa tak, jak dwie tępe pizdy przyszłyśmy same na to jebane złomowisko. Oczywiście, bo tak kurwa robimy. Księżyc wrócił na swoje miejsce. Czy ma coś jeszcze tutaj? O Jezu, że wystraszyłem się, jak Max zaczęła mówić. Creepy as fuck. Czekajcie, bo ostatnia fotka miała być księżyc widziany przez kraty. Ja bym miał jakieś kraty. No jestem ciekaw. Czekaj, szukam mojej trofki. Uwierz mi, nie marzę o niczym innym, jak zostać zadźganym przez jakiegoś, nie wiem, jakiegoś naćpanego drecha, ale... to może zaraz. A mamy tą kryjówkę. Wow, szczur! Gross. Oh, I hate this place. No cóż. Okej, generalnie jako, że Max komentowała wejście tutaj. Maybe we should have called the police. Definitywnie. Od tego powinniśmy, kurwa, zacząć. Ale nie. Idziemy zginąć. Oto sowa. Widzicie? To sówka. Dziwne, że Max jej nie widzi. I hate this place. Spory obszar do zwiedzania, jak na, wiecie, tylko i wyłącznie
iście do jednego punktu, ale nie, nie widzę tutaj nic ciekawego. Znaczy pewnie gdzieś tutaj jest to zdjęcie i w ogóle, ale... Ale znajdę je kiedyś tam. Nawet się nie wystraszyłem. Oczywiście, że wracamy na miejsce, gdzie Rachel została zadźgana, co? Czy mogę wejść na górkę? No kurwa, idę, Jezu Chryste, daj mi spokój. O mój Boże, to pułapka. Ktoś jest za nami, prawda? Oczywiście, kurwa, no wiadomo. Nope. To tak nie działa. Chloe. Look how. What the fuck? Chloe. Który to już raz? Piąty? Szósty? Chloe. No i proszę, jest z Rachel na zawsze. Jefferson. Byłeś podejrzany, skurwysynie, od tych dziwnych pytań, które zadawałeś w epizodzie drugim. Od wtedy, kurwa, byłeś podejrzany. Dobra. Czwarty epizod Dark Room za nami, przedostatni. Przed nami finał opowieści. Ten odcinek był ekstremalnie długi. Wow! Jestem kurwa w mniejszości, widzę, w ostatnim. Dobra, więc tak, oczywiście, tak, przyjąłem prośbę Chloe. Nie, żeby miało to znaczenie, bo i tak zrecytowaliśmy świat. Pozwoliłem pobić Warrenowi Nathana. Słusznie. Okej. O mój Boże, Chloe mogła zabić Franka. To, kurwa, okropne. No i ogólnie bardzo mało kluczowych decyzji było w tym odcinku, w tym epizodzie. No i finał przed nami. Zobaczmy krótką mini zapowiedź, jakie to dziwne rzeczy spotkają nas w finale. Chloe nie żyje, więc być może świat zacznie przestanie się rozpierdalać. Ogólnie ciekawi mi, czy pan Jefferson jest, kurwa, po prostu creepem, czy ma jakiś większy powód. Przed nami ostatni epizod, Polarized, spolaryzowana, czy jakkolwiek tego nie przetłumaczyć. Dobra, jak widać, burza jest już kurwa na ekranie startowym. Tutaj zakończymy, odcinek miał prawie 2 godziny, mam nadzieję, że jakoś cudem to przetrzymaliście. Ja miałem problem, żeby to przetrzymać, dobrze, miałem przerwę w środku. I do usłyszenia w ostatnim epizodzie Life is Strange u mnie na kanale. Bye bye.